wiecie, że Jezus Chrystus jest prawdziwie żywym Bogiem, że On prawdziwie jest realnym Bogiem. Wiecie, co, jak przychodziłam dzisiaj, to nie miałam żadnego pomysłu, o czym dzisiaj będę mówić, oprócz tego, co Jezus Chrystus zrobił dla mojego życia, co zrobił w moim sercu i jak zmienił całkowicie wszystko, co do tej pory można sobie wyobrażać jako szczęście. Gdzieś tam biegniesz sobie przed siebie i myślisz, że twoje życie ma sens, ale tak naprawdę zbierasz do dziurowego worka. Myślisz, że dobry samochód, dobra praca, super fajny dom jest dla ciebie cenny. To jest nieprawda, bo co będzie, jeżeli umrzesz? Co zostawisz tutaj na tej ziemi, tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale to, co weźmiesz ze sobą do nieba, jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa i oddasz mu swoje życie, to będzie miało sens. I to będzie miało cel wymierny, który zostawisz na tej ziemi. Bo ty, jeżeli się uwierzysz w Jezusa Chrystusa, będziesz mógł mówić dalej o tym innym ludziom. I to, co weźmiesz ze sobą do nieba, to będzie to, co zostanie tutaj. Kolejny nowy człowiek, kolejne życie. Bo tak naprawdę, co jest ważniejsze niż życie? Co jest ważniejsze niż życie? Jeżeli biegniemy gdzieś, jeżeli myślimy o jakichś rzeczach i idziemy gdzieś przed siebie, nie mamy celu, to po co żyć? Jeżeli nie masz celu w swoim życiu, to po co żyć? Więc znajdź cel w swoim życiu, w swoim sercu i uwierz Jezusowi Chrystusowi, a z Nim zrealizujesz te cele, bo sam nie będziesz w stanie mógł tych celów zrealizować. Dlaczego? Bo to są twoje cele dane przez Boga do twojego serca. Bóg stworzył człowieka i dał marzenia i pragnienia do jego serca. I tylko z Nim jesteś w stanie zrealizować to, co masz na dnie w swoim sercu. Ja 6 lat temu oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Kiedy byłam na dnie, kiedy byłam gdzieś w depresji, kiedy złamałam wszystkie swoje 3 zasady w swoim życiu. Narkotyki, najlepsze wyjście, nie wchodzić. Seks po ślubie. Nie będę alkoholiczką jak mój ojciec. Wszystko zostało złamane. Ale tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi odnalazłam na nowo miłość. Odnalazłam radość. I odnalazłam wszystko, co można znaleźć, które nie jest cenne w materialny sposób, ale jest cenne w życiu jako duchowy. Duchowy odbiór jest mocniejszy niż to, co jest materialne. Ten świat materialny to jest iluzja. Żyjemy sobie w takim świecie, gdzie został stworzony. Ale tak naprawdę tylko ten świat duchowy ma realny wymiar i on jest rzeczywisty. Ten świat materialny jest iluzją. Żyjemy jakby w matrycie. Więc wybrnij się teraz z tego matrycu. Wybrnij się. Przyjdź do Jezusa, opuka do twojego serca, otwórz swoje serce i pójdź go tam do środka, a On ci pokaże, że jest zmartwychwstały, że mocą zmartwychwstałego Boga będziesz mógł zmieniać swoje życie realnie, w 100% zmienisz całkowicie swoje życie. On jest mocą dzisiaj i na wieki. Bóg jest teraz, tu i teraz. I tu i teraz właśnie woła do twojego serca. Chcę, żebyś go wpuścił. Wpuść go dzisiaj. Nie zamykaj się, nie zatwardzaj swojego serca. Widzisz tą przepaść? Wiesz, że tak skończysz. Wiesz, że tak skończysz, jeżeli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj masz możliwość z Nim pojednać. Dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj jest to miejsce, że słyszysz właśnie, że Jezus Chrystus chce, żebyś na nowo się z Nim pojednał. Znaczy mieć relacje z Bogiem. Kiedyś myślałam sobie, znaczy mieć tęczę na niebie, przymierze. Dzisiaj nam wszystko strasznie źle kojarzy. Ale to znaczy tęcza. Tęcza. To jest porozumienie z Bogiem. Jeśli możesz mieć porozumienie z Bogiem w swoim sercu, ty dzisiaj możesz się z Nim pojednać i zrozumieć, jaką wartość ma dla ciebie Jezus Chrystus. Zmartwychwstały Bóg, który jest żywy i prawdziwy. On nie po to umarł na krzyżu, żebyś ty dzisiaj z niego lekceważył i ignorował. On chce, żebyś miał z nim życie
żebyś mógł się z Nim pojednać, żebyś miał z Nim relację, żebyś do Niego zawołał i dzisiaj. Możesz do Niego zawołać. On jest Bogiem, który czeka na Ciebie, właśnie na Ciebie, z miłości. Z miłości oddał samego siebie, żebyś Ty mógł dzisiaj żyć. Ale tak naprawdę, dopóki nie pojednasz się z Jezusem Chrystusem, jesteś martwy. Jesteś martwy. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, wtedy dopiero ożyjesz, bo Twój duch zbudzony będzie. I wtedy Twój duch zostanie pojednany z Jezusem. Wtedy Ty będziesz mógł tak naprawdę odnaleźć siebie, odnaleźć swój cel, swoje życie na nowo. Wiecie, ja dzisiaj specjalnie się ubrałam na czarno. Kiedyś kolor nie miał dla mnie znaczenia. Ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że wybierasz śmierć, jeżeli nie pojednasz się z Jezusa Chrystusa. A jeżeli wybierzesz się z Jezusa Chrystusa, Twoje życie należy do kolorów. To nie taki kolor, jaki myślisz, że każdy kolor ma znaczenie. Twoje serce może być odnalezione na nowo. Nowy kolorze, nowy wymiarze. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo On jest Bogiem, który tworzy paletę barw. On jest Bogiem, który kocha życie. On jest Bogiem, który wybiera i jest życie. Ty jesteś Otwórz dzisiaj, a nie pożałujesz. Amen.